Kolejnym doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym jest oracja. Pozwalamy, aby Słowo otwarło nas na odpowiedź. Bóg mówi i słucha naszych odpowiedzi, zwraca się do nas po imieniu, zna nas, zaprasza. Ale to zawsze jest także nasza decyzja, nasza odpowiedź. Możemy zostać przy słuchaniu Słowa, zachwycić się nawet tym, co ono nam mówi, zainteresować, zaciekawić, przeanalizować, ale pozostać jakby na zewnątrz, zostać dalej u góry na swoim drzewie i ze swoich wysokości zastanawiać się, co autor miał na myśli, kiedy do nas mówił. Ale można, kiedy patrzymy na Zachusza tak jak on, odpowiedzieć na to Słowo. Najpierw tą decyzją, aby pójść tam, gdzie Jezus zaprasza, a potem dalej odpowiadać. Więc dzisiaj, kiedy czytamy tę historię Zacheusza, także odkrywamy tą dynamikę Lectio Divina, która przeprowadza nas od medytowania Słowa, od konfrontowania się ze Słowem, od zbierania ważnych treści, odkrywania, co Bóg chce mi powiedzieć. Dlaczego to jest moja historia? Historie ewangeliczne, które czytamy, jakoś mogą nas dotknąć i skłonić do zadziwiającego wniosku, że Ewangelia opowiada nasze historie, moją historię. I że to jest bardzo pocieszające, dające nadzieję, że w każdą z tych historii wkracza Jezus, niezależnie jak bardzo ona nam się wydaje skomplikowana, trudna do zrozumienia. A więc kiedy chcemy dalej zostać ze Słowem, to oczywiście pozwalamy, aby ono nadal do nas mówiło. Nie kończy się to odkrywanie pewnych treści, które nas poruszają, ale jakby więcej też w nas jest teraz miejsca, rodzi się też pragnienie, aby zająć stanowisko, wyrazić nasze zdanie, naszą odpowiedź. Ważne, żeby ta odpowiedź płynęła z serca, to znaczy ona nie musi być jakaś bardzo poukładana, bardzo dobrze przemyślana, już nie pozostawiająca wątpliwości, ale ważne, żeby była szczera, prawdziwa, tak jak taka nasza, na tyle, na ile nas stać. Tak jakby zwracamy się, czy odpowiadamy na Słowo. Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy przedstawili to, co w nas budzi się w związku z tym Słowem. Zawsze, kiedy mówię o oratio, przypomina mi się Magnificat, dobrze znany nam hymn Maryi, który ona wyśpiewała, twierdzą niektórzy, że również wytańczyła w domu Elżbiety. I to jest chyba najbardziej poruszające oratio w historii zbawienia. To oratio, które było już odpowiedzią na to Słowo, które w niej dojrzewało od poczęcia Jezusa. Cały czas chodziła z tym Słowem, cały czas zadziwiała się tym Słowem, medytowała, rozważała, co by ono miało dla niej znaczyć. I w pewnym momencie jakby następuje ten moment przełomowy, ta wizyta w domu Elżbiety, ten dialog, który pojawia, który rozpoczyna to spotkanie. I słowa Elżbiety ostatecznie sprawiają, że Maryja odpowiada, wyśpiewuje chwałę Panu Bogu. Odpowiada na Słowo swoim, wyznając swoją pokorę, swoje uniżenie, swoją dyspozycyjność, ale też swoją wiarę w to, że Bóg czyni wielkie rzeczy. I że ona jakby się na to zgadza. Maryja przyjmuje to Boże prowadzenie. Nasza oracja jest też takim amen, które możemy powiedzieć na poruszające nas Słowo. Jest odpowiedzią na to, co w danym tekście jakoś najbardziej w nas zarezonowało. Nawet jeśli to jeszcze jest takie kruche, niepewne, nawet takie nieporadne, może odczuwamy obawę przed wypowiedzeniem jakiejś swojej odpowiedzi, ale zawsze trochę możemy powiedzieć, zawsze coś, czymś się możemy podzielić. I to nie zawsze oznacza, że trzeba formułować jakieś swoje modlitwy, komponować swoje modlitwy. Można skorzystać ze słów, które przyjdą nam do serca, albo trwać w takim poczuciu odpowiedzi, czy modlić się jakimś psalmem. Widzimy Zacheusza, który zanim zacznie coś mówić, zaraz i do tego dojdziemy, przyglądać się będziemy i wsłuchiwać w jego odpowiedź na obecność Słowa wcielonego w jego domu, to najpierw mówi przez gesty, przez działanie. Wszystko w tym momencie bardzo mocno przemawia. Kiedy usłyszał słowa Jezusa, zszedł z pośpiechem. Przyjął go rozradowany. Nie ma żadnych słów, ale już jest odpowiedź.
jest już zaangażowanie, jest już decyzja, jest już początek nawrócenia. Oratio jakby zaczyna w nas ten proces, czy wzmacnia ten proces, który ma się w nas uruchomić dzięki słuchaniu Słowa Bożego, proces, który nazywamy przemianą serca, czyli nawróceniem, zmianą myślenia. I jeśli nie przeszkodzimy temu procesowi, to on nas pociągnie dalej, poprowadzi do kolejnych decyzji, do jeszcze większego zaangażowania. Ale czujemy, że może coś tak nas zaczyna puszczać, coś się odblokowywać. Włącza się jeszcze większe pragnienie, które już było na początku, ale teraz przez spotkanie ze Słowem może nas pociągnąć do jeszcze większego zaangażowania. Spokojnie mamy ten czas po południu, znowu w tym całym bloku popołudniowym znajdziecie sobie, jeśli ktoś potrafi godzinę, może krócej, gdyby dla kogoś to było za długo, żeby pozostać przy Słowie, wrócić do tego tekstu, ale też jakby pozwolić sobie usłyszeć to, co w nas jest jakąś odpowiedzią. Odpowiedzią na usłyszane słowo. Mieliśmy, idąc dalej jeszcze, wsłuchując się w ten tekst, że Zacheusz przeżywa spotkanie i chyba już przeczuwa, że z tego spotkania rodzi się głęboka przyjaźń. Wszystko w postawie, w zachowaniu, w słowach Jezusa świadczy o tej jego otwartości, że chce zadomowić się w jego domu, uznać jego dom, dom Zacheusza, tego arcygrzesznika, za swój dom. W takim znaczeniu Jezus, wchodząc do domu Zacheusza, jakby wstępuje do piekieł, używam specjalnie tego sformułowania dobrze nam znanego z wyznania wiary, bo chociaż Zacheusz zachowuje pozory szczęścia, wewnątrz siebie przeżywa prawdziwą nędzę. Kiedy możemy odwołać się do tego wstępowania Jezusa do piekieł, że całe Jego przyjście na ten świat od samego początku, zwłaszcza od narodzenia w Betlejem, jest właśnie dotykaniem tych nędznych naszych miejsc, naznaczonych słabością i grzechem. Bóg się temu nie dziwi, ani się tym nie gorszy, ani się tym nie brzydzi. Kiedy rodził się w ciemnościach stajni, położony został w żłobie, który, jak mówią ojcowie Kościoła, jest symbolem ludzkiego grzechu. Bardzo popularne były różne alegoryczne interpretacje Pisma Świętego, Ewangelii, więc możemy się odwołać do tych intuicji, które też są częścią tradycji słuchania, odczytywania Słowa Bożego. A więc symbol żłobu, który za jakiś czas już będzie mocno wyeksponowany we wszystkich miejscach, nie tylko w kościołach. To jest grzech. Zresztą atmosfera tej stajni i zapach towarzyszący temu miejscu z pewnością raczej nie był bardzo przyjemny i miły. Ale dlaczego można uznać ten żłób, w którym złożono Jezusa po narodzeniu, za miejsce grzechu? Dlaczego Jezus wybiera to miejsce? Ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie Zbawiciel na pewno spotka człowieka. Bo gdzie jak gdzie, ale do grzechu, do słabości wracamy. Ona jest częścią naszej ludzkiej natury. I właśnie dlatego dziś wam się narodził Zbawiciel, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Jakiś taki refren, który powraca w tej dobrej nowinie, którą głosi nam Łukasz na początku swojej Ewangelii, ale także w domu Zacheusza. To już nie jest betlejemska stajnia, to już nie jest nowonarodzony Jezus, to jest Jezus, który głosi dobrą nowinę, rozpoczął swoją działalność więźnią, ogłasza wolność, wyprowadza z niewoli uwięzionych, przywraca wzrok niewidomym. Daje swoje zbawienie właśnie od miejsca, gdzie tego zbawienia najbardziej brak, gdzie go najbardziej potrzeba. Od miejsca naszego grzechu. Nie zbawia nas od zewnątrz przez działanie jakiejś czarodziejskiej różdżki, tylko poprzez wejście w doświadczenie ciemności, w doświadczenie kruchości, nędzy ludzkiej. A więc ten Jezus dzisiaj jest jakby wstępuje do piekieł, aby tam wyprowadzić wszystkich, którzy zamknięci w cieniu śmierci nie mogą poradzić sobie sami. Zachowanie Jezusa, czytamy dalej w naszej Ewangelii, spotyka się z bardzo ostrą krytyką świadków całego wydarzenia. Wszyscy, podkreślam to słowo wszyscy, ono jest zaskakujące, czyżby także jego uczniowie, wszyscy szemrali, widząc to, do grzesznika poszedł w gościnę. To prawda, przyjaciel celników i grzeszników, do grzesznika poszedł w gościnę.
Faryzeusze bowiem bardzo unikali wszelkich kontaktów z grzesznikami, aby nie zaciągnąć od nich nieczystości rytualnej. A inni pewnie omijali dom celnika, gdyż gardzili nim i szczerze nienawidzili za popełniane przez niego przestępstwa, oszustwa. Przy końcu publicznej działalności, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy już w ostatnich chwilach publicznej działalności Jezusa, Jego słuchacze nadal nie rozumieją zbawczej logiki Bożego miłosierdzia, Bożej miłości do grzeszników. Wszyscy mieli Mu za złe, że przestaje z grzesznikami. Tyle razy im o tym mówił, że właśnie po to przyszedł i że nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają, to były te pierwsze wypowiedzi Jezusa, kiedy powoływał na przykład celnika Lewiego. Mija dużo czasu, a wciąż ci wszyscy, czy ta większość, nie rozumie, nie słyszy tej dobrej nowiny, tego orędzia miłosierdzia. Jego postępowanie uznane zostało za religijnie niepoprawne. Szemrani towarzyszyło Jezusowi praktycznie od początku Jego publicznej działalności. Szemrano, przypomnę, kiedy uzdrowił paralityka, to też początek Ewangelii, i kiedy poszedł na ucztę do Lewiego. Przypomnę też o tym szemraniu, które rozlega się na początku 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy to odpowiadając na te słowa szemrania, Jezus przedstawia trzy przypowieści o Bożym miłosierdziu. Właśnie wobec tego, że lgnęli do Niego grzesznicy i celnicy i na to szemrali faryzeusze. Więc Jezus chciał opowiedzieć tą przypowieść, żeby wyjaśnić, co tak naprawdę się dzieje. Jezus cierpi, ponieważ nie zostaje rozpoznane Jego przebaczenie, z którym przyszedł nie tylko do Zacheusza, ale do każdego z sąsiadów Zacheusza, do wszystkich mieszkańców Jerycha, do każdego z nas. Tak sobie myślę, co takiego musi być w człowieku, że jest w stanie zamknąć się na dobrą nowinę o Bożym przebaczeniu. To jest też jakieś pytanie, które pozostaje pytaniem otwartym, wciąż realnym, być może także w nas jest ta trudność, ten opór. Co takiego sprawia, że trudno nam uwierzyć w dobrą nowinę o Bożym przebaczeniu? Jakie to serce musi być bardzo zamknięte, pewnie też jakoś zablokowane, żeby odrzucić Boga, który jest miłosierny. Uznać, że Bóg kogoś nie kocha, że ci obcy, ci inni są jakby poza obszarem Jego miłosierdzia, a tylko jakaś wybrana, wskazana przez nas grupa ma prawo do Boga, ma prawo cieszyć się Jego miłością. Stojąc przed domem Zacheusza, to z pewnością ludzie religijni, którzy są przekonani, że mogą Panu Bogu wyznaczać kierunki, w jakich ma podążać, decydować, z kim może, a z kim na pewno nie powinien się spotykać. Jezus wobec tych pretensji, czy wobec tych roszczeń, tych religijnych osób pozostaje wolny, całkowicie wolny od manipulacji i przekonań otaczającego go tłumu. Jakby nie robi nic, żeby spełnić te oczekiwania, żeby pójść właśnie zgodnie z wyznaczonymi mu kierunkami. Daje do zrozumienia, że jego drogi zbawienia nie są zależne od ich, tych ludzi, religijnego myślenia. Drogi zbawienia, którymi Pan Bóg zbawia świat, także nie są zależne, są wolne od naszych religijnych schematów przekonań. Mówiłem o tym 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, może też do niego warto zajrzeć, bo jakby Zacheusz to jest jakby jedna postać, ale też ten tłum otaczający dom Zacheusza, to też jest jakaś taka postać symboliczna, bohater zbiorowy, być może owi otaczający dom Zacheusza przypominają starszego syna z przypowieści Jezusa. Możemy przypuszczać, że Łukasz jakoś łączy te dwa opowiadania, przypowieść o miłosiernym ojcu i wydarzenie z tego 19 rozdziału. No, jakby mamy kogoś, kto ma za złe Bogu, że przebacza, że taki jest hojny, rozrzutny w tym swoim dawaniu przebaczenia. O czym nam może powiedzieć ta sytuacja tego szemrania, tych głosów oburzenia? Otóż być może warto sobie też uświadomić, że religia bez spotkania z żywym Jezusem
pozbawia siebie żywej wiary. A kiedy taka religia bez żywej wiary sobie żyje, to staje się bardzo niemiłosierna. Religia bez wiary w miłosiernego Boga jest tylko zbiorem przepisów, rytuałów, praktyk, które zbawić nie mogą. Nie mogą nas zbawić. Nawet mnożone w nieskończoność modlitwy czy różne formuły. Zbawia nas tylko i wyłącznie Boże miłosierdzie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy tego miłosierdzia. Ludzie na zewnątrz domu Zacheusza nie przestają szemrać. I to jest ten moment, najbardziej jakoś się kojarzył z oracją, więc tak pomyślałem, że w tym momencie dobrze go też przywołać. Zacheusz stanąwszy. Zacheusz mówi. Pierwszy raz się odzywa. Jest to jego, w cudzysłowie, oracjo, które jest jakby takim znakiem, że to, co się wydarzyło wcześniej, doprowadziło go do tej decyzji. Mamy proces jego poszukiwania Jezusa, potem zaskakujące spotkanie, takie szokujące wproszenie się Jezusa do jego domu, jego otwartość. W tym czasie pojawia się szemranie tłumu, który jest wokół jego domu, niezadowoleni, kwestionujący działanie Jezusa, podważający prawo Jezusa do tego, żeby w tym domu się znaleźć. I dokładnie jakby w tym samym czasie dzieje się coś niezwykłego. Coś, co jest wyrażone przez słowa, specjalnie tutaj przywołane przez Ewangelistę. Tutaj w polskim tłumaczeniu, lecz Zacheusz stanął. Stanął nie ma jeszcze aż takiego znaczenia, kiedy je tak sobie czytamy, bo po prostu siedział i stanął. I wstał, bo miał coś do powiedzenia, ale to stanął jest słowem, które wskazuje na nowe życie, na zmartwychwstanie. Autor chce uświadomić nam, że to jest ten moment, kiedy Zacheusz wstaje z tego swojego grobu, wstaje z tego swojego stanu, powoli wychodzi do życia, stanąwszy, wyprostował się. To właśnie wtedy Zacheusz stanąwszy wyznał to, co dokonało się w nim przez intymną, miłującą obecność Jezusa. To zanim stanął, coś się w nim stało, coś się w nim dokonało. Ta przyjaźń Jezusa całkowicie go odmieniła. Wypełniła jego serce i z niewolnika uczyniła syna. To jest ten proces, który dotyczy zarówno młodszego, jak i starszego brata. Jeden chce być najemnikiem, drugi chce ciągle zarabiać na swoją wartość. A chodzi o to, żebyśmy byli synami. Nie musimy być niewolnikami czy najemnikami. Zacheusz wchodzi w to doświadczenie bycia synem. Ludzie na zewnątrz nie przestają szemrać. Jezus nie sugeruje Zacheuszowi tej przemiany. Nie ma tam jakiejś, że teraz mi daje wytyczne, co powinien zrobić, przedstawia mu wymagania związane z tym, skoro mnie przyjąłeś, to nie ma słów Jezusa i to też jest znaczące. Zacheusz sam dochodzi do tego, co jest ważne. Dojrzewa, sam rozeznaje, sam decyduje. Okazuje się, że bardzo dobrze mu to wyszło. A Jezus tylko wystarczył, że zatrzymał się w jego domu i nawiązał z nim osobistą relację. To w ogóle jest ważne, kiedy my czasami komuś chcemy coś wyperswadować, kogoś do czegoś przekonać, szukamy argumentów, sposobów. Pewnie rzadko się to okazuje skuteczne. Jedynym skutecznym sposobem tego jakiego pomagania czy wspierania jest nawiązanie relacji. Relacje. W relacjach jest życie, w relacjach jest zdrowie. Zdrowiejemy poprzez zdrowe relacje. Zacheusz stanął i to jego stanięcie ma dużo wspólnego z zmartwychwstaniem. Nazywa Jezusa z Panem. Pierwszy raz zwraca się do Niego. Panie, to oczywiście znowu ważny tytuł, Kyrios. Zwierza się jak przyjaciel przyjacielowi ze swoich nowych, ważnych decyzji. Nowe serce, które w nim się zmieniło mu się serce, ma teraz serce nowe, podpowiada mu nowe wybory. Nie kieruje się poczuciem winy, ale głęboką potrzebą, aby odpowiedzieć miłością na miłość. Zobaczcie, że ten Zacheusz, który stanął, tak bym powiedział, trochę z przymurzeniem oka, jakby podrósł o kilka centymetrów. To znaczy, że jak widzieliśmy go na początku takiego mikrosa, trochę jakby skulonego czy zgarbionego, to teraz jakby już... To już jest Zacheusz, który stoi wyprostowany.
Że jakby Zacheusz, który rozmawia z Jezusem jak równy z równym, choć mówi do niego Panie, ale też ciekawa intuicja ojca Gargano, że on jakby tam był problem na początku, on chciał stać wyżej, żeby zobaczyć Jezusa, Jezus popatrzył na niego z dołu, ale tak naprawdę to przecież Zacheusz od razu poczuł, że ten Jezus jest nad nim, te różnice poziomów trochę związane z pewną mentalnością władzy, czy mentalnością takiej przewagi. I tutaj ten Zacheusz, który stanął, myślę, że stoi przed Jezusem i wreszcie jakby są blisko siebie. Już Zacheusz leczy z tej potrzeby wspinania się wyżej, czy takiego udawania, czy ukrywania tego, że czuje się niższy czy gorszy. Bo coś się w nim stało, więc jakby czuje się wolny, ma poczucie bezpieczeństwa, czuje się przyjęty przez Jezusa, zaakceptowany w tym byciu, w tym, kim jest. Słowo Boże zatrzymuje nas przy tym Zacheuszu, który podejmuje nowe życiowe decyzje. Przechodzi od zachłanności do wielkoduszności. Zaczyna smakować tej wewnętrznej wolności. Tak jak powiedziałem, jest taki moment w naszym słuchaniu słowa, kiedy nam się bardzo chce właśnie tej hojności, kiedy jesteśmy gotowi jakby nawet zdeklarować, nawet poczuć, wyrazić pragnienie, że coś chcę zostawić, coś mi ciąży, czegoś nie chcę, a czegoś bardzo pragnę i proszę o to, aby się to stało. Proszę Jezusa, aby mi pomógł wytrwać przy tych pragnieniach. Przekazuje Zacheusz połowę swojego majątku ubogim, tym samym ryzykuje, że wpadnie w biedę, ponieważ to z drugiej połowy będzie musiał wypłacić należności. Z pewnością było sporo do oddania, skoro zasłynął jako taki społeczny krzywdziciel. Decyzja Zacheusza, który decyduje o poczwórnej rekompensacie, bo tutaj mówi, że kogoś z czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie, oznacza, że zamierza on uczynić daleko więcej, niż wymagały zwyczajne przepisy prawa mojżeszowego. Oczywiście istniała też taka opcja hojna, z której skorzystał Zacheusz, ale mógł zadośćuczynić przepisom prawa, które oczywiście też regulowały wyrównanie krzywd czy nadużyć, zwracając mniej. Byłoby dobrze, ale on jakby uczy się tej hojności. Jezus jak działa, zawsze jest hojny, zawsze nam objawia Boga, który nie liczy, zawsze za dużo tego chleba, zawsze za dużo tych ryb. I Zacheusz ma chyba już w sobie taką hojność takiego, że nie przelicza, nie kalkuluje. Jest szczery i hojny w dawaniu, doświadczeniu swojej skruchy i chęci naprawienia grzesznej przeszłości. Myślę, że Jezus w tym momencie jakoś uśmiechnął się w duchu, a może nie tylko w duchu, i bardzo ucieszył się, patrząc jak na jego oczach zmienia się Zacheusz, który nie tylko, nie dość, że staje się takim synem ufnym, że nic mu się złego nie stanie, ale też uczeń, który nagle zjawia się. Jezus zaraz ruszy dalej w kierunku Jerozolimy, ale w Jerychu zostanie jego ubogi uczeń. Ta lekcja ubóstwa, którą znowu nam przypomni czas Bożego Narodzenia, jest ważna. Takiego ubóstwa, które nie przelicza się na ilość zgromadzonych środków, czy jakichś przedmiotów, rzeczy materialnych, czy nawet jakichś rzeczy, z którymi jesteśmy związani, tytułów, jakiegoś znaczenia, ale to ubóstwo jest jakby kwestią wolności serca, jest kwestią wiary. Ten Zacheusz daje nam lekcję, jak stać się błogosławionym, ubogim, czyli takim uczniem, którego chce mieć Jezus. Zabrakło tej siły, tej gotowości do podjęcia tej drogi ubóstwa temu dostojnikowi, który odszedł zasmucony. Czemu? Czemu Zacheuszowi nie zabrakło? Jest jakby niezwykłe pytania stawia nam Słowo Boże, że jednak jest możliwa taka opcja na rzecz ubóstwa swojego osobistego. I ostatnie wersety Ewangelii, naszej Ewangelii, są dla nas jakimś takim punktem kulminacyjnym całego wydarzenia. I wysłuchaliśmy tego, co powiedział Zacheusz, tego, czym się podzielił. I teraz jakby przychodzi czas na finał. Wszystko, co do tej pory przeżyliśmy w spotkaniu Jezusa z Zacheuszem, prowadzi właśnie konsekwentnie na ten szczyt, który dopiero teraz się odsłania.
Przeszliśmy pewną drogę, coraz więcej widzieliśmy, dziwiliśmy się tym zaskakującym czasami sytuacjom, niespodziewanym zwrotom akcji. A teraz widzimy już jakby całą pełnię. Słowa Jezusa, które na końcu padają, są skierowane, tak się wydaje, tak twierdzą komentatorzy, do szemrzących przed domem celnika. Czyli jakby tutaj ewangelista nie dba o takie zachowanie, podanie informacji, kto do kogo mówił, ale wydaje się, że te słowa wprost możemy zinterpretować jako odpowiedź Jezusa na szemranie, które otaczało ten dom, w którym dokonało się to nawrócenie Zacheusza. Mają skłonić słowa Jezusa do nawrócenia tych niemiłosiernych serc. Zacheusz na początku szukał, podkreśliliśmy to słowo, szukał sposobu, aby ujrzeć Jezusa, a ostatecznie okazuje się, że to Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Odszukać. Zacheusz uświadomiony, nieświadomy tego, chcąc poznać Jezusa, kim jest, szukał zbawienia. Chciał się przekonać, kim jest Jezus, kto to jest Jezus. Szukał zbawienia, które ofiaruje mu Jezus. Na końcu okazuje się, kto tak naprawdę kogo szukał i odnalazł. To jest jakby odwrócona sytuacja. Wydaje się, że to człowiek szuka Boga, pragnie zobaczyć Jego oblicze, ale po jakimś czasie w doświadczeniu duchowym odkrywamy, że to bardziej Pan Bóg nas szuka, że to my się częściej chowamy przed Panem Bogiem, a nie On przed nami. I że pragnieniem Jego serca jest odnaleźć to, co zginęło. Znowu tę przypowieść o Bożym Miłosierdziu. Ten wyglądający ojciec jest takim znakiem Boga, który czeka i szuka tego, który się zagubił. I to się dzieje. Jezus przyszedł do Jerycha odnaleźć Zacheusza. To jest prawda, choć nie wyglądało tak na początku. Nie powiedzielibyśmy tak na pierwszy rzut oka. Ale ewidentnie tak jest, że Jezus znalazł się w tym miejscu, w tym czasie, ponieważ wiedział, że tam będzie ktoś, kogo trzeba będzie odnaleźć. I odnalazł go. Zacheusz jest ocalonym synem. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. To słowo zbawienie w potocznym brzmieniu może oznaczać ocalenie z jakiegoś nieszczęścia, zagrażającego niebezpieczeństwa lub wybawienie z poważnego kłopotu. To zbawienie, które jest takim słowem bardzo często przez nas przywoływanym. Znowu będziemy o nim mówić, o zbawieniu, o Zbawicielu, który się narodził, aby zbawić świat. To jest bardzo konkretne ocalenie z jakiegoś nieszczęścia zagrażającej namacalnie pułapki niebezpieczeństwa. Wybawienie z opresji, z poważnych kłopotów. W Ewangelii Łukasza oznacza jeszcze coś więcej. Uwolnienie z grzechu, czyli ze stanu wyobcowania od Boga i wprowadzenie w nową, zażyłą więź z Bogiem. To jest wprowadzenie w życie Boże. Zbawienie, jest to wybawienie od grzechu, uwolnienie od grzechu i jego skutków i obdarowanie życiem. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. To wszystko, co to słowo oznacza, stało się udziałem Zacheusza i tych jego najbliższych. Bóg chce zbawić każdego, ale to nie jest możliwe bez osobistej decyzji. Także nam ta scena pokazuje. Zacheusz się zdecydował, zgodził, przyjął. Ale ci, którzy szemrają, jeszcze pozostają przed tą decyzją. Być może zwierzchnik celników był najczarniejszą owcą w całym mieście. Lecz właśnie ta najczarniejsza owca najbardziej wyglądała pasterza. A tylko on wszedł na drzewo, tylko on chciał tak naprawdę zobaczyć Jezusa, albo tylko on był gotów pójść za swoim pragnieniem, przełamać opór, zaryzykować, zdecydować. Patrzcie, ile jest takich rzeczy w naszym życiu, które nas wstrzymują, krępują, zawstydzają, mamy pomysły, coś nam się wydaje słuszne, ale potem sobie to racjonalizujemy, tłumaczymy. A często przekonujemy się, że taka decyzja, żeby pójść za jakimś spontanicznym poruszeniem, za jakąś intuicją, za jakimś pragnieniem jest bardzo cenna, jest bardzo dobra, owocuje w nas. Zobaczmy też w Zacheuszu kogoś, kto jest w stanie wyjść ze schematu, jest w stanie zrezygnować z utartych ścieżek, którymi codziennie się poruszał, kto jest w stanie nagle, nawet jak nikt w niego nie wierzy, nagle uwierzyć, że może jest jakaś nadzieja.
No i właśnie to on, ten najmniej, najsłabiej rokujący ze wszystkich mieszkańców Jerycha, okazał się tym najlepszym kandydatem na ucznia. Najczarniejszą owcą, która najbardziej wyglądała pasterza. Chociaż był być może najbardziej marnotrawnym z synów w całym Jerychu, nie przestał być synem Abrahama. Dał się odszukać Jezusowi. Na samym początku Ewangelii, znowu Ewangelii Łukasza, Maryja wyśpiewuje swój hymn uwielbienia, Magnificat. Mówiłem o oracjo Maryi, a więc to jest właśnie to jej oracjo. I wyśpiewuje, że jedną z głównych obietnic danych Abrahamowi, o którym mowa w zakończeniu Ewangelii o Zacheuszu, jego potomstwu, jest wysłuchanie modlitw Izraela i okazanie mu miłosierdzia. I to się dzieje. Bóg wysłuchuje modlitw Izraela i okazuje miłosierdzie. Zaś Zachariasz, również w swoim kantyku, opiewa zbawienie, które dokonało się przez odpuszczenie grzechów dzięki miłosiernej litości naszego Boga, którą lud pozna w sposób konkretny, gdy go nawiedzi jak wschodzące słońce. Czyli spełniają się te słowa z początku Ewangelii Łukasza, odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości, dzięki nieskończonemu Bożemu miłosierdziu, które objawia się jak słońce wschodzące. Mówię o tym słońcu, bo Adwent jest tym wschodem słońca. Kolor Adwentu, ten fiolet, nie jest pokutny, ale jest bardziej takim kolorem tego nieba, które jest tuż przed wschodem słońca, bo wschodzi słońce. Cały Adwent, całe Boże Narodzenie jest o światłości, o słońcu, o gwieździe. Historia gwiazdy, która zabłysła, jest tak naprawdę tylko historią światłości, która przychodzi na świat. I ostatecznie 6 stycznia w Objawienie Pańskie ta światłość zajaśnieje wszystkim, bo ona jest dla wszystkich. I dla wierzących, i niewierzących, i dla tych bliskich, i dla tych, którzy są daleko. I dla Zacheusza, i dla faryzeuszy, i dla każdego z nas. To światło, które ma wymiar uniwersalny, powszechny. I to światło, to słońce świeci wszystkim. To jest symbol tej serdecznej, że ono jakby przychodzi jako znak obecności serdecznej litości naszego Boga, jako znak Bożego Miłosierdzia. Objawienie Bożego Miłosierdzia w tajemnicy Bożego Narodzenia i objawienie Bożego Miłosierdzia w tajemnicy spotkania Jezusa z Zacheuszem. Dziś właśnie znowu to słowo powtarza. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Już drugi raz dziś, które aktualizuje nam to zbawienie, które czyni je dostępnym, w zasięgu ręki, nie trzeba na nie czekać. W związku z tym, że Bóg stał się człowiekiem, to codziennie jest to dziś. To jest to dziś, które nie zna zachodu. To jest dziś, które się dzieje. I to jest dziś, spełniły się słowa Pisma, czyli Jezus rozpoczął to dziś, które oznacza rok łaski od Pana. Ten ciąg dalszy realizacji łaski, którą Jezus zaczął objawiać. Kto by się spodziewał, że drzewo, na które będzie wchodził Zacheusz, okaże się dla niego drzewem życia i że będzie zapowiedzią innego drzewa, drzewa krzyża, do którego Jezus coraz bardziej się przybliża, jest już coraz bardziej w zasięgu Jerozolimy. Tam skazany na śmierć. Sam wejdzie na drzewo krzyża, aby zbawić i ocalić to, co zginęło. Umrze za wszystkich z Zacheuszów świata. Dzisiaj to słowo kluczowe Ewangelii, może ono nam powiedzieć, że właśnie to jest ten czas, który właśnie trwa. Wszyscy jesteśmy Zacheuszami, wszyscy potrzebujemy odwiedzin Jezusa. Przychodzi do nas w swoim słowie. Nie ma potrzeby objawień prywatnych. Wystarczy tylko słuchać Słowa Bożego i wtedy doświadczymy żywego, przychodzącego do nas Jezusa, który wygląda nas i mówi do każdego z osobna: zejdź prędko, dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Ten moment oracją może być też takim czasem, kiedy jakoś tak świadomie wyrazimy te pragnienia związane z tym, są naszą odpowiedzią, być może odpowiedzią na doświadczenie bliskości Boga, nawiedzenia Boga, nawiedzenia Jezusa, który przychodzi i odnajduje nas, jakkolwiek i gdziekolwiek byśmy się zabłąkali, zagubili, odeszli. On tam zacznie nas zbawiać, gdzie jesteśmy. Nie woła nas gdzieś tam wysoko, nie musimy wspinać się na drzewo, nie musimy stawać na palce. On odnajduje nas w tej przestrzeni, w której toczy się nasze życie. I to jest na
najcenniejsza, najważniejsza dobra nowina.